dzisiejszego dnia układamy ostatnią warstwę nawierzchni na odcinku od początku robót do ulicy Pokoju. W dyspozycji mamy trzy rozkładarki, tak żeby zrobić pełną szerokością nawierzchnię jezdni. Pracują trzy zespoły, każdy po 5 osób. Do tego zestaw walców i zestaw wywrotek. Nowością są te grysy tam wysypywane. Może to nie jest koniecznie nowość, ale rzeczywiście technologia przewiduje uszorstknienie warstwy ścieralnej za pomocą posypywania grysów. Za kilka dni przenosimy się na kolejny odcinek. Jutro będziemy kładli kolejny odcinek, czyli zgodnie z organizacją ruchu pomiędzy ulicami Pokoju a Spacerową i dnia trzeciego pomiędzy ulicą Spacerową a początkiem naszego odcinka. Jeszcze na ukończeniu są prace przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika. Tam jeszcze krawężnik i chyba ten taki delikatny lewoskręt. A niestety z uwagi na to, że zaistniały okoliczności i skrzyżowanie trzeba było przebudować powtórnie. Z uwagi na głównie autobusy komunikacji miejskiej. Co jest w tej chwili czynione? Wysepki? Wysepki pokończone, dostosowane do komunikacji miejskiej. Zostanie malowanie i oznakowanie poziome. Tak jest, tak jak tu pan wspomina, malowanie, czyli oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, roboty wykończeniowe i roboty porządkowe.